Panie Jezu nowonarodzony, pragniemy zaufać Ci, zawierzyć całe nasze życie. Chcemy więc w tym pochodzie przypominać tych, którzy szli do Twojego żłóbka po to, aby pokłonić się, aby być blisko Ciebie i aby o Tobie mówić. My również wyruszamy, aby tworzyć jedną wielką wspólnotę całego Tarnobrzega. Do szopy, hej pasterze, do szopy, do tamcu. Rodzina nas oswobodzi, a nie migrają.
chodzi, anieli grają króle. Witają pasterze, śpiewają, bydlęta klękają. Cuda ogłaszają. Jest nas coraz więcej, więc może spróbujmy zaśpiewać razem kolędę, czekając na kolejny orszak, na ostatniego już z królów, ale jest nas już taka piękna rzesza, machamy do siebie nawzajem, a ja wiem, dobra, spróbujmy, czy jest kontakt między nami, dobra, mi się to spodobało, okej? Panu Jezusowi hej! Świętej Rodzinie hej! Matce Bożej hej! Wszystkim, którzy tu przyszli hej! Tym dostojnym królom hej! Wszystkim, którzy też nie przyszli hej! Przybierzeli do Betlejem, wszyscy śpiewamy kochani! Wszyscy śpiewamy, jest nas już tak dużo, że mamy dużo siły i jedziemy z tematem. Zapraszamy! Już mamy!
pozostałych. Bądźcie pozdrowieni, zapraszamy księdza dziekana, księdza Tomasza. Drodzy Państwo, miłość Betlejem, miłość, której uczymy się całe życie. Możemy pomagać. Tutaj my także możemy pomagać. Tutaj na placu są wolontariusze, a także panowie z Bractwa Świętego Józefa, którzy będą też zbierać fundusze na szkołę w Syrii. Otwórzmy serca, pamiętajmy, że nie wszystkie dzieci, nie wszystkie rodziny mogą tak radośnie świętować, jak my dziś. Nie mogą bawić się na urodzinach, tak jak my dzisiaj. Więc ta radość przełoży się, i otworzymy serca, i co tu dużo ukrywać, portfele, i nasze puszki, i nasze tace niech zapełnią naszą miłością przede wszystkim do drugiego człowieka. Cieszę się bardzo, że jest z nami Pan, który objął nasze wydarzenie swoim honorowym patronatem. Także brawa dla Pana Prezydenta. Wielkie brawa dla Pana Prezydenta. Ale jest nas tu dużo. Słaba brawa. Wszystkich nas pozdrawia także Jego Ekscelencja ksiądz biskup Krzysztof Mitkiewicz. Cieszy się, że jesteśmy, że są orszaki, a ja tylko przypomnę, że pierwszym orszakiem w diecezji to właśnie był orszak w Tarnobrzegu. Byliśmy wtedy 24 miastem, które rozpoczynało orszaki, a dzisiaj w Polsce jest ponad 800 miast. Tak, cieszymy się bardzo i ja już bardzo proszę, Panie Prezydencie. Chciałbym się powiedzieć, są orszaki, są szczodraki, ale szczodraków już nie ma, drodzy Państwo. Tak jak co roku faktycznie pomagamy, dzisiaj akcja pomocy dla szkoły, ale także dziękuję za to, że pomagacie Państwo również tym dzieciakom, które są w Tarnobrzegu. I te szczodraki są jak co roku tym świadectwem naszego dużego serca. I za to, że jesteście tu Państwo dzisiaj, że chcecie pomagać, ja bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że będziemy się co roku spotykać, jak każe tradycja, i co roku będziemy jakiś szczytny cel tutaj osiągać. Myślę, że drodzy Państwo, wszystko przed nami to wspaniałe chwile, kiedy możemy otworzyć serca, a przy okazji trochę i portfele. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysto, że Panna czysto porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, nas obchodzi, a nie wygrają królewo. Pasterzy śpiewają, pewną tatę krają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, nas obchodzi, a nie wygrają królewo. Pasterzy śpiewają, pewną tatę krają, cuda, cuda ogłaszają. Nas oswobodzi, anieli grają, królewi kają, pasterze śpiewają, bydlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.
tym bardziej wy. Chcę się szczęśliwie zaznać, chcę mieć wierzę. Przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to, Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów, szanych ludu i wypytywali ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze wśród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazd. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, co się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezu, znasz moje życie, bywałem daleki. Kiedy lud wiernie czekał Ciebie całe wieki, ja chciałem po swojemu życie przeżyć całe. Lecz patrząc w gwiazdy, wreszcie wszystko zrozumiałem. Ty dajesz życie. Ty dajesz życie, chociaż me życie się kończy. Co człowiek porozdziela, ty potrafisz złączyć. A gdy wiatr porywisty, miotając mną wieje, ty spokój mi przynosisz i dajesz nadzieję. Teraz, zmęczony drogą, staję w
Twej stajence. Za wiarę pragnę złożyć Tobie dar w podzięce. Jezu, z daleka idę, w sercu niosę bliskich, żonę i moje dzieci. Ty przyjmujesz wszystkich, nasz dom pełny, lecz pusty, bo brak było Ciebie. Gwiazdę nagle ujrzałem w granatowym niebie. Stała się jak drogowskaz, więc ruszyłem w drogę. Jezu, już żyć bez Ciebie nie umiem, nie mogę. Mam królestwo i bogactw tak wiele posiadam, lecz Ty jesteś królem, Tobie pokłon składam. Jezu, znasz moje życie, bywałem daleki. Kiedy lud wiernie czekał Ciebie całe wieki, ja chciałem po swojemu życie przeżyć całe. Lecz patrząc w gwiazdy, wreszcie wszystko zrozumiałem. Ty dajesz życie. Ty dajesz życie, chociaż me życie się kończy. I pokazała zbawienia kieruny. Dziś, Jezu, składam pokłon przy żłóbku, przysianie. Niech miłość Twa na zawsze w sercu mym zostanie. Witaj, Jezu, w żłobie. Kłaniamy się Tobie. Proszę razem powtórzmy. Witaj, Jezu, w żłobie. Kłaniamy się Tobie. Witaj, Jezu, w żłobie. Kłaniamy się Tobie. Witaj, Jezu, w żłobie. Kłaniamy się Tobie. Pamiętajmy także o tych, których nie ma pośród nas, o naszych zmarłych. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś, Maryjo. Na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz brać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego i mękę zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I tej miłości, którą i Ty, Święty Józef, i Ty, Maryjo, w swoim domu ocaliliście, zbudowaliście, ludzie z daleka mogli odnaleźć Pana Boga. Tobie, Wam zatem powierzamy nasze miasto i nasze rodziny, tak abyśmy potrafili taką miłość budować, o nią się troszczyć i rozwijać, aby ci wszyscy, którzy Boga poszukują, mogli Go w naszej społeczności, w naszych domach odnaleźć. Spraw zatem, Święty Józefie i Maryjo, Pani nasza, sprawcie to, aby były nasze serca, nasze kościoły, ulice pełne Twojej miłości, Twojego światła, Twojej łaski, tak aby wszyscy ci, którzy są znękani, utrudzeni, którzy nie mają domu, uciekają przed wojnami, wszyscy ci, którzy są smutni, Boga mogli w naszych kościołach,
w naszych rodzinach, w naszej społeczności odnaleźć i znaleźć u Niego ukojenie i coraz głębiej w Nim się zanurzyć. O to prosimy Was, nasi święci patronowie, przez Chrystusa, Pana naszego. Do szopy, wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, by odtajało serce. Wszyscy razem, do szopy, wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, by odtajało serce. Nie do złota i miedzi, z księgami, gdzie mędrcy świata najwięksi, ale do szopy zawieje, gdzie pastuszkowie są pierwsi. Do szopy wszyscy, kto odda czarne ręce, z darami, by odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto do szopy wszyscy. I już dziś mogę powiedzieć, za rok tu w tym mieście, tu w tym miejscu, wszyscy razem oddamy pokłon nadchodzącemu Panu Jezusowi. Dzisiaj nasze uroczystości powolutku zbliżają się do końca, bo powiem, że chcielibyśmy, żebyśmy wszyscy razem w tym roku, w którym będziemy wspominać cud nad Wisłą, w którym 100 lat temu będziemy wspominać w tym roku urodziny świętego Jana Pawła II, patrona szkół katolickich, żebyśmy wspólnie zatańczyli polski taniec, polonez. Może nam się uda, a jak nie, to będziemy ćwiczyć do następnego roku. Ale w tej chwili chciałabym bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Przede wszystkim księżom z parafii, każdej tarnobrzeskiej parafii, na ręce księdza dziekana, za to, że chcą razem tu z nami, razem z mieszkańcami, wspólnie świętować dzisiejszą uroczystość, jednocześnie wspominać historię sprzed 2000 lat, tu wszyscy razem. I przede wszystkim dziękuję moim paniom, księdzu Pawłowi, paniom ze szkół katolickich, które od rana dzisiaj cały czas, najpierw przy dekoracji, potem razem z młodzieżą i dziećmi, wspólnie razem tutaj starają się, aby uroczystość była o wiele ładniejsza i co roku była bardziej atrakcyjna. I przede wszystkim dziękuję Państwu, że są tu Państwo z nami, więc jak to ksiądz Paweł mówi, wszystkim tarnobrzeskim rodzinom hej! Hej! Wszystkim tarnobrzeżanom hej! Hej! Pani dyrektor hej! Hej! Księdzu dziekanowi hej! Hej! Wszystkim dobrym księżom w naszym mieście Tarnobrzegu hej! I świętej rodzinie hej! Hej! Jest z nami jeszcze teraz na scenie pani prezes Doliny Smaku. To jest ta grupa, która przygotowywała szczodraki. Braku w tym roku szczodraków, ale myślę, że 3000 to za mało, więc trzeba jeszcze więcej, pani Moniko. Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli produktami. Dzięki tym osobom mogliśmy przygotować aż taką ilość szczodrych bułeczek. Dziękujemy wszystkim Państwu za hojność, bo byliście naprawdę szczodrzy i hojni, żeby te parę grusików na rodzeństwo niepełnosprawne przekazać.
I szanowni państwo, bardzo przepraszamy. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że sprzedamy w tak krótkim czasie, bo to było 1,5 godziny, 3,5 tysiąca szczodrych bułeczek. Jeszcze raz pięknie dziękujemy. Obiecujemy się w przyszłym roku poprawić. Zrobimy więcej. Myślę, że ten rekord to będzie magiczna liczba 5 tysięcy. I naprawdę jesteśmy przeogromnie wzruszeni, że tak wiele osób chciało zakosztować tych naszych bułek, a przy tym pomóc niepełnosprawnym dzieciom. Jeszcze raz dziękujemy i oby ten rok był dla państwa szczodry i dobry. Dziękuję. Zapewne, gdyby nie osoba pani dyrektor, pani Anny Szmuc, która od lat jest główną, od 8 lat od początku jest główną organizatorką tego orszaku, dba o wszystko, żeby się odbył ten orszak, a kosztuje to wiele pracy, często sobie nie zdajemy nawet z tego sprawy, żeby wszystko dopiąć, zorganizować, ile trzeba poświęcić czasu, serca. Pani dyrektor, bardzo, bardzo dziękuję. Dlatego wielkie dziękujemy. Brawa dla pani dyrektor. Proszę państwa, naprawdę, wielkie brawa dla pani dyrektor Joanny, wiele czasu poświęca. Chwała Panu, że ma ochotę i chęć i dzięki niej od 8 lat możemy się tutaj spotykać. Dzięki Bogowi za takie właśnie żywiołowe prowadzenie, animowanie dzisiaj. Dziękujemy bardzo gorąco, wielkimi brawami. Cała przyjemność po mojej stronie. Thank you.